Hejka wszystkim! Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku z Doki Doki Absolution, co nie? No. I kontynuujemy. Pierwszy raz nagrywamy z rana, co nie? Więc możecie nas chwalić, co nie? No. I co, my teraz kontynuujemy i on się zapytał, jak długo spałem. Wczoraj oczywiście ten 11 odcinek nagrywaliśmy wczoraj, a dzisiaj nagrywamy z rana, co nie? No. To dobra, to zobaczmy. Juri jeszcze nie wróciła. Może powinnam sprawdzić, co u niej. Okej. Okay. No to sprawdź. No, sprawdź. Rozglądam się po pomieszczeniu. Ej, a co jeśli do jej tu nie będzie, gdy ona wyszła, po prostu się przestraszyła jego? No. Trzy kropki. Wyszła. Tu też jej nie ma? Gdzie mogła pójść? Czy uciekła po tym, co jej powiedziałem? No może tak, ale ona była, nie była przestraszona, co nie? Nie. Nie wyglądała na przestraszoną. Trzy kropki. Nie zrobiłaby tego. Musiała mieć inny powód. Dobra, pora użyć mojego skupienia. Nigdzie jej nie ma, ale wydaje mi się, że coś się zmieniło w domu Sayori. Może te dwie sprawy mają coś wspólnego. Ej, może ona jest w domu Sayori, czy nie? No. To chodźmy zobaczyć. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. No to idź. Ale dlaczego miałaby pójść do domu Sayori? Trzy kroki. Czy naprawdę tu jest? Chyba powinnam do niej napisać albo spytać Sayori, czy coś wie. Pukam do drzwi. Sayori, jesteś tu? Muszę cię o coś spytać. Zero odpowiedzi. Coś Igdona sobie to zrobiła, Maja. Znowu, teraz. Nie. O nie. Sayori? Czy kropki? Moje skupienie mówi, że ktoś jest w środku. A to może być tylko jedna osoba, więc dlaczego nie odpowiada? To bez znaczenia. Wchodzę, okej? Okay? Co? Jej. To się nie dzieje, to nie dzieje, coś się nie dzieje. Nie wierzę, nie chcę tego widzieć, przestań. Juno Gomez! Co to było? Był sen? Nie wiem. Co się stało? Tak, to chyba był sen. Z prędkością jak światła wyskakuję z łóżka i biegnę z domu Sayori. W poszukiwaniu Sayori. Natychmiast docieram do jej salonu. Sayori! Słyszę mój krzyk i przychodzi. Juno Gomez! Dostrzegam mój ciężar oddechu i zdenerwowany. Ze zorientowania w oczach. Juno Gomez, o co chodzi? Obejmuję ją. Trzęsącymi się rękami. Tak się cieszę, że nic nie jest. Nie mogłem. Po prostu nie mogłem. Już dobrze, Juno Gomez. Jestem tu. Z tobą. Proszę, uspokój się.
Mimo że nie wierzyłem w to, co widziałem, to i tak wydawało się zbyt prawdziwe. Co takiego widziałeś? Widziałem jak zwisałaś ze sufitu i wygałeś się, to dlatego się trzęsiesz? Wciąż się martwisz? OMG, on się martwi. No, martwimy się o nią, co nie? No. No, nic nie zrobiłam. No. Nie wiem. Nie wiem, żebyś tego nie zrobiła. Ale same myśli o tym nie. Ale same myśli o tym nie przerażają. Nie chcę tego widzieć. Nie chcę, żeby to się działo. Możesz dzisiaj spać obok mnie, jeśli chcesz. Trzy kropki. Dlaczego? A, dobra, myślałem, że trzy kropki będzie. Chcę. Nie będziesz miał tych okropnych myśli, kiedy będziesz ze mną spał. A co to za pytanie? Co nie ma ja? Co ty o nim myślisz? Czy on jest jakiś zboczony? Nie wiem, a ty? Ja też. Co ona sobie myśli? Dzięki Sayori! Ale czemu ty mówisz dzięki Sayori, skoro ona cię nazwa zboczonym? Ty powinnaś, nie wiem, coś, nie wiem, coś się zdenerwować, nie? A ty się w ogóle nie denerwujesz, o co ci chodzi? Nawet nie wiesz, jak tego potrzebuję. Yunegames, tu jesteś! Yuri, co ty tu robisz? Ja i Yunegames rozmawialiśmy, po czym poszłam po coś do picia. Ale kiedy wróciłam na górę, krzyczał on przez sen. A potem wstał i uciekł. Najbardziej niepokoi mnie to, że wołał twoje imię bardzo zdenerwowanym głosem. Yunegames, ma mi wszystko powiedzieć, trzy kropki. Tylko jeśli jesteś całkowicie pewna, decyzja pozostawiam tobie. Yuri, ona powie. Yunegames martwił się o mnie z powodu mojej depresji. Ty masz depresję? Jakim cudem? To prawda, Yuri. Yunegames zauważył to dawno temu i próbował mi pomóc. Wyprowadził się nawet ze swojego domu, żeby móc mnie chronić i żebym lepiej się czuła. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Ona powiedziała Yuri Maya. No? To super. No? Teraz nie musi, wiesz, ukrywać tego. Sorry, nie miałam pojęcia. To tyle wyjaśnia. No właśnie, tyle wyjaśnia, że czasami była smutna, co nie? No. Bo wiecie, bo ona czasami chyba była smutna, co nie? Yunegames, czy to o tym nie chciałeś mówić? Tak. Musisz zrozumieć, wyżyć. Musisz zrozumieć, w życiu nie podjąłbym tej decyzji za Sayori. Rozumiem. Ale chcę cię o coś zapytać, Sayori. Na ile naprawdę Yunegames jest ci znany? W porządku, możesz jej wszystko powiedzieć. Zeszliśmy już na tyle daleko, że nie widzę przeciwwskazań. Trzy kropki. Możesz wy to nie wierzyć, Yuri, ale Yunegames nie jest tym przyjacielem, którego znam od zawsze. On jest z innego świata.
Wiem, że to brzmi jak żart, ale mówię na poważnie. Bez obaw. Wiedziałam już, co potrafi. Wiem, że nie kłamiesz. Wiesz wszystko? Jestem pewna, że nie wszystko. Ale wiem, że posiada jakiegoś rodzaju boskie moce. Czemu ty to nazwałeś boskie moce? To są moce po prostu, a nie jakieś boskie. Co to, mają być niby jakieś boskie moce? O co tobie chodzi? To nie są boskie moce, tylko to są moce. Co, on nie jest Bogiem, co nie? To czemu ona nazwa to boskie moce, nie? Rozumiem, a ty? Nie. Przynajmniej teraz nie jestem jedyna. No dobra, nie jesteś jedyna, super. No ale... No ale ona nazwała boskie moce, to ty powinna się poprawić, że to są po prostu normalne moce, a nie, że dobrze, że nie jesteś jedyna. Bo on ci nie powiedział, że ma boskie moce, co nie? Może zaraz powiesz, że to bogińskie moce. Nie wiem, no ale Maja, pamiętam tą rozmowę z Sayori i on w ogóle jej nie mówił, co to za... Że ma moce, po prostu jej mówił, wiesz, żywiołowe, a jej powiedział, że ma nad... Nie wiem, a ona mówi, że ma na boskie moce. On jej też nie mówi, że ma boskie moce, co nie? To ja nie rozumiem. To ja nie rozumiem, jak to nie jest jedyna. On ci powiedział co innego, a jej powiedział co innego, to jak to nie jesteś jedyna? Nie. Ty powinnaś się z nim nie zgodzić, bo on ci powiedział co innego, a ona ci powiedziała co innego, co nie? Nie. No ona się przecież powinna nie zgodzić z tym, bo Yuri powiedziała, wiesz, że boskie moce, a on jej mówi, że po prostu mocy żywiołowe, wiesz? Nie. To ona powinna pomyśleć, że to jest nie tak. To nie ma sensu, co nie? Nie. Ta scena nie ma sensu w ogóle. Nie. Przynajmniej teraz nie jestem jedyna, no. No jak powiedzieliśmy, to on ci powiedział coś innego, więc... Więc... Yuri nie wie. To znaczy wie, ale powinna się z nim nie zgodzić, jak ci mówiliśmy wcześniej, co nie? Nie. Wiecie, możecie sobie przewinąć, jak nie słyszeliście, co nie? Nie. Jak coś nie zrozumieliście. Ale teraz nie będziemy tego powtarzać, bo ja już zapomniałem, a ty... Ale to znaczy, nie wiem jak to sformułować po prostu teraz, ale no możecie sobie przewinąć, no. Dobra, nieważne. Mam tylko jedną malutką prośbę. Nie mówcie o tym nikomu, chyba rozumiecie dlaczego. Oczywiście. Mam nadzieję, że wkrótce ci się poprawi, Sayori. Spokojnie, Yunagami swoją obecnością codziennie sprawia, że czuję się lepiej, jej, nie? Super, no. Słysząc to rumienie się, wow, super, co nie? Nie. Cieszę się, słysząc to, Sayori. Łapie mnie za rękę. Och, chyba powinnam zostawić was samych, prawda? Yuri, pamiętaj, wszyscy się tu jutro spotkamy. Na pewno wam się spodoba. Nie zapomnijcie przynieść. Nie zapomnij, bo wiem, że nie zapomnijcie, sorry. Nie zapomnij przynieść herbaty, okej? Możesz na mnie liczyć. Do zobaczenia. Moja będzie herbata. Nie. Jutro. Będzie jakaś może impreza. Yuri wychodzi, wygląda na to, że już zaakceptowała obecny stan sytuacji. Okej, super. Ech. Przepraszam, Sayori. To nie powinno się wydarzyć. Nie wiem, dlaczego zgodziłaś się jej powiedzieć. Bez... Mrugnięcia okiem. Ja tylko martwiłem się, że coś ci się stanie. I nie wiem, co bym zrobił, gdyby tak było naprawdę. Jest w porządku, Yunagames. Okej.
No ale ja też trochę nie rozumiem, dlaczego on się zmartwił, skoro to była normalna rozmowa, ona to zaakceptować, nie? No. Super było. Dobrze, że powiedziała, co nie? A on od razu mówi, że niedobrze, że powiedziała, co nie? Nie. To jest dziwne. No to od razu się zdecyduj, niech on się zdecyduje, co nie? Nie. Sama powiedziałabym jej przed... prędzej czy później. Zasługuje na to. Jest naszą przyjaciółką, no właśnie, co nie? Nie. A on ją tak jakby... jakby wiecie, jakby musiało ukrywać ciągle Sayori. Tak, masz rację. Teraz i tak nic... teraz i tak nic z tym nie zrobię. No właśnie, co nie? Musisz to zaakceptować, Yunogame, z tej gry. Ale nie wiem, czy jesteś... Dobra, nazywamy cię Barion, ale nie wiem. Dobra. Nie, Yunogame, ale to jest, nie wiem, szukam simpowania do Sayori, bo wiecie... Podobno on simpuje do Sayori i tutaj w tym modzie jest, wiecie, simpowanie do Sayori, ale jeszcze nie widzę, a ty? To znaczy, dobra, widzę, bo oni się ciągle przytulali. Proszę, żeby nie było znowu przytulania, bo jak tak będzie, to od razu będziemy wiedzieć, że to Barion God, co nie? Nie. Chcieliśmy wy coś pograć, prawda? O, racja, przyniosę nam... też. Przyniosę nam też coś do jedzenia, sorry. Spędzam dłuższą chwilę od... odrywając swoje myśli od tego, co się stało, no właśnie. Uspokoiłem się kompletnie, zaś Sayori prawdopodobnie już o tym zapomniała. To, że Yuri i Sayori wiedzą zarówno o moich mocach, jak i o sobie nawzajem, może ułatwić mi sprawę. No, super, co nie? Wow, jesteś naprawdę dobry. Jak ty to robisz? Hahaha, no, zanim opuściłem swój świat, grałem w gry mniej więcej codziennie. Okej. Okay. Czy on grał w gry codziennie? Moi przyjaciele zapewne tęsknią za czasami, kiedy graliśmy razem całymi... Czy to jakiś żart? Co ja powinna powiedzieć, że to niezdrowe być przy graniu, co nie? Nie. Powiedz tak. Wiesz, że to niezdrowe, prawda? Wiem. Ale było warto. To coś, czego nigdy nie zapomnę, a... No właśnie, dobrze ci powiedziała Sayori, to niezdrowe. Cisza. Dobrze, że ci powiedziała Sayori, to niezdrowe, co nie? Dobrze ci powiedziała, a ty, że było warto i ona teraz się będzie przejmowała przez ciebie. Czemu się uśmiechasz? Jeśli tak to lubisz, możemy częściej razem grać. Nie. No Sayori! Czemu cię gra przekupiła? Ty musisz być silna! Ty, nie wiem. Bo ty dostaniesz, nie wiem, epilepsji czy czegoś tam, jak będziesz tak długo grała, co nie? Nie. To nie graj długo! Nie słuchaj się go! Naprawdę byś to dla mnie zrobiła. Nie rób tego! Oczywiście! No Sayori! Twoje zdrowie na tym ucierpi! Co ty gadasz do niego, co nie? Twoje zdrowie ucierpi, co nie? A ona chce grać w gry w nim codziennie. Nie mam nic przeciwko, skoro sprawia ci to przyjemnie. To jest niezdrowe! Trzy kropki! Sayori, jesteś najmilszą osobą, jaką w życiu spotkałem. O, wiesz, że to nieprawda. Jak to za nieprawda? Jesteś fajna, co nie? Nawet Maja cię lubi, co nie? No, ja cię lubię nawet. A ty od razu, że wiesz, że to nieprawda.
Co, Jori, rozumiesz to? Delikatnie chwytam ją za rękę. Nie przytulajcie się, to prawda. Prawie każdy się mnie boi i nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Chciałbym... Chyba, że po przymusie, Sam. Naprawdę kocham cię za to, jaka jesteś, Sayori. Proszę, nie zapomnij o tym. Nie zapomnę. Kocham cię, Yunogame! Super! Kochać się. Nie przytulać się, nie! Nie, nie ważcie się. Po długim i wyczerpującym dniu razem z Sayori w końcu idziemy spać. No dobra, teraz czuję, że mogę chronić ją najlepiej jak mogę, jak potrafię. Mocniej ją przestańcie się obejmować ciągle. Czuję jej ciepło przez całą noc. A dobra, w nocy to możecie spać, bo to jest coś nowego. Jak śpicie, to możecie, co nie, bo to jest coś nowego. To możecie, bo to jest coś nowego, co nie. Nim się obejrzałem, już jest już ranek. Cisza, telefon! Zwykle nie budzę się tak wcześnie, ale dziś Sayori robi śniadanie. Cisza, telefon. Proszę, nie przeszkadzaj nam. Dziewczyna ziewa i budzi się razem ze mną. Dziewczyna? To jest Sayori. Czy to nie jest twoja dziewczyna? Czemu ty ją od razu nazywasz dziewczyna? A ty nie możesz ją nazwać po prostu Sayori. Co nie? Dzień dobry, Yunogames! Dzień dobry. Widzę, że już wstałaś. Tak. Nie myśl sobie, że pozwolę ci pominąć śniadanie. Niczego innego się nie spodziewałem. Cisza! Cisza! Do Sayori, kiedy się spotkamy ze wszystkimi? Możliwe, że o tym nie pomyślałam. Ech, wszystko pod kontrolą. Powiedziałam, że do nich napiszę. W porządku, ale co z jedzeniem? O, muszę iść i je kupić. To zajmie długo. Za chwilę wracam. Cisza! Uważaj na siebie. No cicho. Cisza! Daj mi buziaka. Wypoliczek i wychodzi. Dobra, no to wychodzi. Powinnam sprawdzić co u Moniki, tylko upewnię się, że wszystko u niej dobrze. I że nie będzie próbowała zrobić niczego dziwnego. Okej, okay, no to zobacz. Będzie próbowała zrobić czegoś dziwnego. Dzwonię do drzwi. Mija chwila, zanim zostaje ono otwarte. Hej, Monika, wszystko dobrze? Przykro. Nie, nie jest dobrze. Mogłem się tego spodziewać. Nie martw się. Poprawię ci dziś humor. Nie wiem, czy powinnam przychodzić. Przykro. Wiesz, wszystkie mają nadzieję, że cię zobaczyć. I domyślam się, że wciąż... Cisza! 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 Telefon. I domyślam się, że... Cisza!
I domyślam się, że wciąż... Dobra, jestem, sorry. No cisza, telefon! Cisza, telefon. Domyślam się, że wciąż chcesz ze mną porozmawiać. Czy kropki, czy coś. I co potem? Zostawisz mnie na rzecz innych dziewczyn? Nikt nie wyklucza cię z... No cisza, nie włącz to. Nikt nie wyklucza cię z klubu. Nie rozumiesz. Chcę, żebyśmy byli tylko ja i ty. Ale mi na to nie pozwalasz. Wolisz być ze Sayori. Zależy ci na nich. I nic nie mogę z tym zrobić. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego moim... Dlaczego mimo wszystko tu przyszedłeś i próbujesz mnie mnie pocieszyć? To ty nie rozumiesz. Nie musimy być tylko we dwoje. Możesz być szczęśliwa ze wszystkimi. Czy spróbować? Przyszedłem tu, bo martwię się o ciebie. Nie chcę, żebyś czuła się odrzucona. A już na pewno cię nie nienawidzę. Ale nie możesz zmuszać nikogo, by cię kochał. By zostawił innych dla ciebie. No właśnie, Monika. Dobrze jej mówimy, co nie? Boli mnie to, że jesteś Sayori. Nie chcę jej ranić, ale jednocześnie nie chcę tak się czuć. Ocieram łzy ze twarzy Moniki. I zamykam ją w uścisku. One też chciałyby, żebyś się tak czuła. Zaufaj mi. Trzy kropki. Yunogames. Nie wiem, czy dam sobie radę. Ale ja wiem, że dasz. Cisza. Nie możesz... Dręczyć się tym w nieskończoność. Stać cię na więcej. No właśnie, Monika, co nie? Widzisz, widzimy się później, okej? Okej, do zobaczenia. Dzisiaj jest... Jej uczucia są jeszcze mocniejsze. Zastanawiam się, czy naprawdę będę w stanie jej pomóc. No, ja też. A ty? A ty, Maja? Ja też. Wszystko zależy od jej determinacji. Trzy kroki. Cisza! Sorry. Wciąż myślę o tym, jak mogę Natsuki... Jak mogę Natsuki przyjście. Cisza! Głupi telefon. Przejście po prostu do jej domu nie wydaje się najlepszym pomysłem. Jeśli się skupię, dowiem się, czy jest w pobliżu. Cisza, telefon, proszę przestań przeszkadzać, bo my chcemy nagrywać. Jeśli się skupię, dowiem się, czy jest wciąż w pobliżu. Echolokacja znowu, no co to ma być? Wyczuwam jej obecność na zewnątrz. To dla mnie dobra okazja. Zanim dąży wejść do jakiegokolwiek budynku, biorę ją w jej kierunku. Biegnę w jej kierunku.
z wyobrażalną prędkością. Wystarczy stąd, dogonię ją normalnie. Zauważa mnie i się odwraca. O, cześć, Juno Games. Co ty tutaj robisz? No właśnie, co nie ma ja? Odwiedziłem Monikę, nie sądziłem, że na ciebie wpadnę. Tak czy inaczej, mam coś dla ciebie. Kiedy wyciągam z kieszeni klucze do domu, Natsuki patrzy na mnie ze zdezorientowaniem. To klucze? Owszem, klucze do mojego domu. Że co? Dlaczego mi je dajesz? Nie chcę ze tobą mieszkać. Teraz mieszkam ze Sayori, więc mój dom stoi pusty. Wyraz jej twarzy zmienia się natychmiast. Jest cały twój. Nie ma tam wiele. Przyniosłem już wszystkie swoje rzeczy. Trzy kropki. Przemyślę to. Dobra, ale tutaj kończymy, co nie? Nie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i zatrzymajcie się i pa, pa. Pa.